posłuchać całego. Może twój pan dyrektor też taki jest? Tak. Niby zwykła szkoła, ale atmosfera w niej była chora. Zboczony dyrektor, który wciąż trzymał się za idola. Udzielał korepetycji tylko takim małolatkom, który ma jeszcze ciszkę czachtą. Pewnego dnia po lekcjach, gdy słońce zaszło na niebie, ale nie u niego w gaciach pojebie. Zabrał ze sobą Tomę, słodszą Malwinkę, która miała ciwkę słodką jak brzoskwinkę. Poszli w stronę ciemnego lasu, ona nie wie dlaczego dyrektor poświęca jej tyle czasu. Na końcu polnej ścieżki był mały domek. On szepnął jej ducha, chodź skarby rozepniesz mi rozpołek. Ona przerażona miała strach swoich niewinnych oczach. Już wie dlaczego chodzi z tym z bokiem po nocach. Biedna, mała dziewczynka już nie miała drogi wyjścia. Szedła za tym zbirem, kurwiona jej przerażona. Gdy już doszli kazał jej się rozbierać. On w tym czasie ustawił kamerę wideo. Był pamiętnik swoje kolejne dzieło. On w tym czasie ustawił kamerę wideo. Był upamiętnić swoje kolejne dzieło. Sceny wymyporyte są przeszły ludzkie pojęcie. Rozmiary nie przymierzają, chcę wkładać rękę w butelkę. Nie bawił się w delikatność, był brutalny jak Goro. Gdyby ich polać benzyną, od tracia chyba by spłonął. Ona już w połowie świadoma jak dogorywająca ryba. Zdołała się uwolnić z uchwytu, przerwała finał. Zaczęła uciekać w panice, obudziła się w niej bestia. On stanął zdziwiony, że przestała uciekać. Sięgnęła do plecaka, była w szkole fryzjerskiej. Wyjęła tuzino życie, które przyniosła na lekcje. Zaczęła nimi rzucać z precyzją jak ninja, ale żadnie mi nie trafiała, a on zaczął się zbliżać. To jest właśnie to, czego chciała dziewczyna. Złapał ją za głowę, tym samym wpadł gdzieś siwa. Chciała zwrócić mu za wioską cały ból, który jej dał. Sprawnym ruchem wbiła mu oko, polerowaną stal. On padł na ziemię, przez chwilę wijąc się w pękach. Po chwili zemdlał z bólu, lecz jeszcze żyć nie przestał. Ona wiedziała co robić, wzięła nożyce w ręce. Przeprowadziła kastrację w bardzo powolnym tempie. Brzuch w nim pośpiechu cięła jego sztywne mięso. Tępymi nożyczkami chciała by cierpiał nieziemsko. Po skończonym zabiegu jej strach w końcu nie ustał. Zostawiła go w tym lecie z własnym kutasem w ustach.